Cześć, tu Marta. Dzień dobry w kwietniu, niesamowicie gorącym kwietniu, najcieplejszy 1 kwietnia, jaki pamiętam mieliśmy. Dzisiaj chciałam się z Wami przejść po ogrodzie, bo wszystko zakwitło dużo, dużo szybciej niż w poprzednich latach i opowiedzieć o tym, co kwitnie i co planuję w kwietniu zrobić w ogrodzie. Może przy ławce. Tutaj ostatnio, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to obsadzałam donice po to, żeby zakwitły na Wielkanoc. Idealnie się udało. W donicach mam tutaj hiacynty, bratki, szafirki. No i wszystko pięknie zakwitło. Pachnie niesamowicie. Hiacynty mają bardzo fajny zapach w ogrodzie, bo on się tak pięknie niesie po wszystkich zakątkach. Ławeczka umyta. Słuchajcie, jestem tak do przodu z tyloma pracami, że po prostu nic, tylko siadać i się cieszyć, że wszystko tak pięknie i wcześnie zakwitło. Ale oczywiście trochę prac jest, ale już takich o czasie. Nic nie mam zaległego, wszystko tylko to, co powinnam zrobić. To jest chyba pierwszy rok, kiedy jestem tak do przodu z pracami, ale to wynika z tego, że była taka piękna pogoda w lutym i udało mi się wtedy podgonić tak dużo prac, że zdążyłam z wszystkim do kwietnia, także super. Ale co, od razu sobie powiedzmy, jak już sobie tak wsiadłam i tutaj jest przyjemnie, co można zrobić teraz w kwietniu? Jeżeli z jakiegoś powodu nie zrobiliście jakichś prac ogrodowych, to ciągle w kwietniu możecie je zrobić. Do końca kwietnia jest świetny czas na to, żeby ciągle przyciąć rośliny, których nie przycięliście, jeżeli macie nieprzycięte żywopłoty, róże, hortensje, powojniki, ciągle można to zrobić, także nie ma jakiegoś takiego stresu, nie ma takiej jednej daty, że jak później już nie przytniecie, to nic już z tym się nie da zrobić. Oczywiście, że można ciągle rośliny ciąć, oczywiście lepiej byłoby to zrobić wcześniej, ale lepiej to zrobić w ogóle niż w ogóle tego nie robić. Także spokojnie, jeżeli z jakiegoś powodu jakichś prac nie mieliście zrobionych, to ruszamy, działamy, pielimy przede wszystkim. Słuchajcie, teraz, kiedy się zrobiło ciepło, będą cały czas wychodziły nam chwasty. Pielimy, ściółkujemy, każdego rodzaju ściółka. Ja oczywiście zawsze polecam Wam kompost, który mam wyłożony u siebie, ale nie każdy taką ściółkę chce mieć. Na przykład osoby, które mają psy, ciągle się mnie pytają, czy to nie będzie tak, że psy będą to nosiły. Na pewno trochę będą. Wtedy można się zastanowić nad inną ściółką, na przykład korą. To też jest bardzo dobra ściółka. Mniej żyzna niż kompost, ale ciągle da nam tę wartość dodaną, taką jak utrzymywanie dobrej wilgotności podłoża. Także zawsze polecam ściółkę, nigdy nie polecam włókniny. Warto ją rozkładać. Teraz ta wilgoć fajnie nam się zatrzyma i latem, kiedy będzie gorąco, rośliny nam za to podziękują. Dzisiaj jest cudowny dzień na to, żeby podziwiać kwiaty, ale najbardziej cieszę się z tego, że zakwitła magnolia prawie 3 tygodnie wcześniej niż zwykle. Nasza magnolia zwykle zakwita pod koniec kwietnia, ale w tym roku, jak możecie zobaczyć, pospieszyła się, zakwitła 30 marca, także jestem tak szczęśliwa, żadnych przymrozków, piękne kwiaty i w prognozie przez najbliższe kilka dni żadnych przymrozków nie będzie. Codziennie otwieram okno sypialni i zaglądam, jak wygląda, bo to jest po prostu coś pięknego. W szczególności, jeżeli te kwiaty, wiecie, nie są przymrozkiem, takie przybrudzone, bo on często przypala jej płatki, ona jest taka popalona. Pięknie wygląda, po prostu tak się cieszę. Naprawdę to jest dla mnie, jest moje ukochane drzewo, tyle z nią przeszliśmy, ale kwitnie w taki sposób jak w tym roku, to jest to największe szczęście. To nie jest jedyna magnolia w naszym ogrodzie, mamy też młodsze magnolie, które też powoli zakwitają. Tutaj mamy dziecko magnolię, Leonard Messel. Magnolia, która jest fantastyczna, ponieważ bardzo dużo wytrzyma przymrozku, nawet do -4, jeżeli jest w pąkach, ale w tym roku w ogóle nie było tego problemu, więc ona pięknie zakwitła. Od czasu, kiedy ją posadziliśmy tutaj, pięknie kwitnie. Od samego początku jest obsypana kwiatami. Bardzo mi się podoba. Jest taka ciemniejszy róż jest od dołu płatków, a potem jak się rozwija, to jest taka bardziej lila, biała. Świetnie wygląda i myślę, że jak ona dorośnie, wiecie, ona będzie miała 4×4 metry, a nawet do 5 metrów szerokości, także będzie pięknie wyglądała. Jest taką fajną magnolią do mniejszych ogrodów, ale uwielbiam ją od pierwszego dnia, kiedy ją zobaczyłam.
Zaraz obok zaczyna kwitnąć magnolia laura. To magnolia o największych kwiatach i bardzo mocnym zapachu. Zobaczymy, jak w tym roku. Tych kwiatów nie ma aż tak dużo, ale one są młode i tak się cieszę, że wiecie, na tamtą magnolię Rustica rubra czekaliśmy 7 lat, żeby zakwitła. Więc fakt, że te nowo posadzone magnolie co roku mają kwiaty, jest niesamowicie satysfakcjonujący. Kwiecień to dobry czas, żeby zerknąć, słuchajcie, na nasze rośliny. Jak przechodzicie po ogrodzie z poranną kawą, zerknijcie, co się dzieje na liściach. Ja teraz stojąc tam i mówiąc do Was, już zerknęłam sobie na przykład na moją kalinę i widzę, że tam już rusza się wszystko. Wiadomo, że mszyce pojawią się bardzo szybko, ale teraz fajnie zareagować środkami ekologicznymi. Możecie zrobić własny oprysk. Podlinkuję Wam wideo, w którym robiłam taki z octu, z płynu do mycia naczyń czy z mydła ogrodniczego. Możecie użyć gotowych środków na bazie olejów czy na bazie polimerów. One są ekologiczne, bezpieczne dla pszczół. Spokojnie teraz można zadziałać, zanim temat zrobi się naprawdę groźny. A wiadomo, że te pierwsze pąki kwiatowe już się tworzą i jak nam potem tam coś wlezie i nam zerwie, to będziemy się wkurzać. Patrzę pod moją magnolię, ciemierniki się tak rozszalały, przepięknie wyglądają, a tutaj mam takiego, który ma po prostu pełne kwiaty, jest po prostu jak liliki, takie pięknie wyglądają. Jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały te moje, które tutaj są jeszcze młodziutkie, jakie to będą kwiaty. Jak już mówię o ciemiernikach, to pokażę Wam więcej, ale zanim o ciemiernikach, chciałam powiedzieć o przesadzaniu roślin. Do końca kwietnia to jest świetny czas na to, żeby rośliny przesadzać, żeby dzielić byliny. Ja tutaj mam plan, tak sobie oglądałam wideo z zeszłego roku, stwierdziłam, że te trzy lawendy stąd przesadzę w inne miejsca. Tutaj będzie tylko kumulacja szałwii. Chyba pomieszanie ich nie było najlepszym pomysłem. Zrobimy tak, że lawendy będą w przedniej części. One tam dużo lepiej zimują. Tam jest troszeczkę wyżej, a tu zrobimy szałwie. One najwyraźniej tutaj były bardzo, bardzo zadowolone z siebie, także będę to robić w tym tygodniu. Kwiecień to dla mnie jest idealny czas na to, żeby właśnie dzielić byliny, przesadzać rośliny. Wiecie, tak chodzę sobie, po pierwsze oglądam wideo z zeszłego roku, bo już tak dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało, jak kwitło. Czy zdjęcia, warto je zawsze robić, nagrywać sobie telefonem w trakcie sezonu. I teraz jak przychodzę wiosną i widzę, jak te rośliny wychodzą, jak one przetrwały, jak było w zeszłym roku, to teraz jest ten czas, żeby sobie pomalować nasz obraz, żeby trochę pozmieniać. Może jakaś bylina już rośnie wiele lat i warto ją podzielić. Możecie mieć darmowe rośliny do swojego ogrodu, a być może chcecie zrobić prezent komuś znajomemu. To jest zawsze taki dobry czas na to, żeby to zrobić. Idziemy do ciemierników. Wiosenna rabata wygląda z dnia na dzień coraz bardziej, tak wiecie, pełnie. Ciemierniki wyglądają po prostu niesamowicie, no tak się rozrosły, one tutaj rosną 3 lata i wydaje się, jakby tutaj były bardzo, bardzo długo. To miejsce w jakiś sposób jest miejscem, w którym ciemierniki rozrastają się też najbardziej. Te same odmiany mam w innych punktach ogrodu i nie są tak zachwycone. Coś tutaj jest takiego, co im najbardziej pasuje. Nawet te, które są, wiecie, 3 metry dalej, już bliżej korzeni brzozy, już jest troszeczkę gorzej. Tutaj zachwycone. Pomiędzy ciemiernikami mam tutaj mnóstwo innych roślin. Będą tutaj na przykład naparstnice, są prymulki, będą też zawilce. Nawet te, które pędziłam już w tym roku, już przesadziłam je do ziemi, bo stwierdziłam, że już dobra, wsadzam, nie będę ich tam pędzić w środku, skoro jest tak ciepło. Później w sezonie mamy tutaj róże, są też powojniki, także dużo się też będzie działo, ale dla mnie ta rabata jeszcze oczywiście jest magnolia, która tutaj widzicie jest dużo bardziej zacienione miejsce, więc dopiero jest w pąkach. Nie pamiętam, jak się ta magnolia nazywa, ale też pięknie tutaj kwitnie. Także zależało mi na takim miejscu bardzo wiosennym. Obok w rabacie tutaj podniesionej mam kwiaty na kwiat cięty, czyli będzie mnóstwo tulipanów, narcyzów. Także jest bardzo wiosennie. Lubię tutaj sobie przychodzić rano, bo te ciemierniki, słuchajcie, mnie tak zachwycają. Wiem, że wiele z Was też ciemierniki pokochało. Jedna z bardziej fantastycznych roślin właśnie teraz wiosną i te jak rosną z tej serii Einstein Roses, to ja jestem po prostu w szoku. Tutaj jest właśnie ta moja rabata z kwiatami ciętymi. Mam tutaj tulipany, które były w zeszłym roku w donicach. Przesuszyłam je i posadziłam jesienią. Pąki już zaczynają łapać kolor, także niedługo będzie można ciąć tulipany do bukietów, a narcyzy, jak możecie zobaczyć, już zamierzam sobie wyciąć, bo one są takie niziutkie, będą świetnie wyglądały na stole. Także to jest tutaj przygotowane po to, żeby te kwiaty zanosić do domu, ale fajnie się też łączy kolorystycznie z tyłem. Chodźmy na front, zobaczymy jeszcze więcej tego, co kwitnie. Thank you.
tutaj moje zadanie na jutro, pikowanie roślin. Bardzo dużo roślin wysiałam, chociaż w tym roku wyjątkowo późno, ale jestem zadowolona, bo wszystkie wschodziły tutaj na matach podgrzewających. Żadnych roślin prawie nie miałam w domu, oprócz pomidorów i papryk. Wszystkie akurat puściły liście właściwie, także to jest ten moment na to, żeby rośliny przepikować. Będę pikować je do multidoniczek czy multiplatów. Każda będzie miała swój własny domek, w którym będzie sobie rosła. Pikowania jest dużo, jutro jest zapowiedziany cały deszczowy dzień, także myślę, że spędzę go w szklarni właśnie pikując rośliny. Tak samo muszę popikować moje wszystkie pomidory, że jutro myślę, że to będzie właśnie takie zadanie. W tym tygodniu będę też zbierać się do siewu kosmosów, cyni, wszystkich tych ciepłolubnych roślin. Zostawiam sobie jeszcze dynie, cukinie na wysiewanie jeszcze za moment i będę też chyba powoli pędzić dalej. Ja je w szklarni będę pędzić. Te wszystkie zadania myślę, że pokażę Wam w kolejnym wideo, a my idziemy dalej oglądać kwiat. Bratkowe szaleństwo w donicach, ale widzę, że one potrzebują wody, wiecie, wydaje się, że jest po prostu było tak ciepło, że trzeba je podlać. Chciałam Wam pokazać moje hiacynty, wyglądają po prostu obłędnie. Słuchajcie, jak pomyślę, że było to wideo 2 lata temu, że odśnieżałam tutaj i teraz widzę, że wszystko kwitnie, nawet w zeszłym roku wideo zupełnie nie byliśmy na tym etapie, dopiero co zakwitły krokusy, a teraz po prostu wszystko jest, wszystko przez to ciepło. Ponieważ ziemia nam się ogrzała, to teraz jest też świetny czas na to, żeby wszystkie nasze rośliny nawieść. Ja z wieloma roślinami jeszcze czekałam, trochę już roślin nawiozłam, ale jeszcze w tym tygodniu będę kończyć. Zostało mi nawożenie róż i jeszcze części bylin, także teraz jest bardzo dobry czas na to, dlatego właśnie, że ziemia jest dobrze ogrzana i będą świetnie przyjmowały składniki odżywcze z niego. Zobaczcie, trawa, którą wysiewałam na wideo o pielęgnacji trawnika przy tej temperaturze już zaczęła wschodzić, tylko teraz trzeba dbać o nawodnienie. Wahałam się dzisiaj, czy nie włączyć podlewania, ale jutro ma być jakaś wielka ulewa, także liczę na to, że znów się pięknie nawodni, trawka będzie tutaj pięknie rosła, a za mną zaczynają się pojawiać kwiaty na brunerach, także już lekka niebieskość się pojawiła. Tulipany widać, że już widać pąki, czosnki coraz większe, z każdym tygodniem będzie coraz więcej kwiatów. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer po ogrodzie Wam się podobał. Mi się bardzo podobał, bo ja po prostu poczułam, że przyszła prawdziwa wiosna z kwiatami. Napiszcie mi, co już u Was kwitnie. Pisaliście mi już ostatnio na Instagramie, a u nas to już magnolie kwitną, brunery już są takie, już przekwitło. Wiem, że każdy mieszka w totalnie innej części Polski i na przykład we Wrocławiu wszystko jest dużo szybciej. My mimo tego, że mieszkamy pod Warszawą, to w Warszawie jest 2 tygodnie szybciej, u nas jest troszeczkę chłodniej. Także jestem ciekawa, co u kogo kwitnie i na jakim etapie prac jesteście i jak w ogóle spędziliście święta. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się w środę i w niedzielę, a w sobotę na kanale angielskim. Do zobaczenia!